Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że to, co robimy, jest potrzebne, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Podane informacje pomogą w rozwoju naszego regionu. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pełniąc jednocześnie rolę koordynatora gminnego w związku z organizacją spisu rolnego na terenie gminy Kłodzko, chciałabym przypomnieć, że już właściwie ostatni dzwonek dla tych wszystkich rolników, użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie dopełnili obowiązku ustawowego spoczywającego na nich, czyli nie spisali się w trwającym jeszcze do poniedziałku 30 listopada spisie rolnym. Jak ważna jest to czynność, nie muszę chyba przekonywać o korzyściach ogólnospołecznych. To znaczy przede wszystkim trzeba podkreślić fakt, że dane pozyskiwane w spisie rolnym są niezbędne do kreowania wspólnej polityki rolnej. No, przypomnijmy, rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie z Unii. Też są to szczególnie istotne dane do opracowywania założeń do krajowej polityki rolnej, żywnościowej, społecznej. Musimy o tym wszystkim pamiętać też, że dane ze spisów przekazywane są również różnym organizacjom międzynarodowym. Jest to bardzo ważny temat, żebyśmy podeszli do tego w sposób właśnie odpowiedzialny. Przypomnę jeszcze tylko, że oczywiście spisowi podlegają gospodarstwa rolne powyżej hektara, ale również te poniżej hektara, które prowadzą działy specjalne produkcji, czyli powiedzmy, będzie to szkółka sadownicza albo uprawa drzewek owocowych, uprawa truskawek albo na przykład hodowla drobiu. Też istotną rzeczą jest to, że dane te w ramach spisu rolnego są w pełni zabezpieczone. Nie muszą się Państwo niczego obawiać. Też chciałabym podkreślić, że właśnie nie są one w żadnym aspekcie indywidualnym rozpatrywane i komukolwiek, jakiemukolwiek podmiotowi przekazywane dalej. One są, służą li tylko do konstruowania, tworzenia pewnych tendencji, założeń, prawda, polityki rolnej i sytuacji rolnictwa w kraju. Oczywiście już na koniec może przypomnę, że mogą Państwo dokonać samospisu drogą internetową, wchodząc na stronę spisrolny.gov.pl. Oczywiście te osoby, które jeszcze tego obowiązku do poniedziałku, czyli do 30 listopada nie dopełnią, mogą się spodziewać telefonu ze strony rachmistrza spisowego. W związku z pandemią oczywiście rachmistrzowie realizują ten obowiązek drogą telefoniczną. Też jest dedykowana infolinia spisowa w Głównym Urzędzie Statystycznym, dzwoniąc na prosty do zapamiętania numer 22 279 i 49 uzyskają Państwo wszelkie informacje, wsparcie i pomoc. Również z ramienia Urzędu Gminy funkcjonuje Gminne Biuro Spisowe i tutaj jesteśmy otwarci na pomoc Państwu i służymy w dopełnieniu tego obowiązku tu w siedzibie urzędu z zachowaniem reżimów sanitarnych. I bardzo proszę o wykonanie tutaj telefonu na numer 74 64 74 100. Zapraszam i liczę na Państwa odpowiedzialną postawę. My, hodowcy, mamy wiele obowiązków, z których musimy się wywiązywać. I jesteśmy dumni, gdy widzimy efekty naszej pracy. Udział w powszechnym spisie rolnym pozwoli wykorzystać dane dla naszego wspólnego dobra. Spiszmy się, jak na rolników przystało.